kurwa, że ci się chce to kręcić, a pierdolę. No dobra, gruby, co, no sobota jak sobota, trzeba iść na balet, pizzę zjeść. Okej, słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w karate. Musimy szybciutko uciekać i lecieć do Radomia, potem na garbatkę, bo dzisiejszego wieczoru będzie walczył zawodnik z naszego klubu, z Dragona, Karol Wołoszyn, na gali bokserskiej Białych Kołnierzyków, Wojda Boxing Night. Trafiliśmy na miejsce z Krakowa do garbatki, jechaliśmy 3 godziny na galę Wojda Boxing Night. Za chwilę wjeżdża Karol. Za chwilkę zaczyna swoją walkę, dlatego szybciutko lecimy na rozgrzeweczkę i idziemy po swoje. Wojda Boxing Night, jest to gala Białych Kołnierzyków, czyli gala dla typowych amatorów, ludzi, którzy trenują tylko i wyłącznie z pasji i mają okazję zmierzyć się na gali u Rafała Wojdy. Fajna inicjatywa, fajna sprawa, chłopaki walczą 3 rundy po 2 minuty i no możemy zobaczyć, jak z pasji rodzi się rywalizacja sportowa. Dlatego na chwilkę wjeżdżamy na salę, zobaczymy, jak to wszystko wygląda od środka. Dobrze, dobra robota będzie robiona, Karol jest w formie na dobrą walkę. Pierwsza sprawa, skąd się wziął pomysł na galę Wojda Boxing Night? Zaczęło się to od tego, że pojechaliśmy kiedyś do Warszawy właśnie na galę Białych Kołnierzyków. Mój znajomy kolega, który mnie trenował, znalazł wydarzenie na Facebooku, wzięliśmy udział, powiem szczerze, że pierwszym razem podchodziłem trochę sceptycznie, nie wiedziałem, co to będzie. Tak sobie myślałem, gdzie on chce pojechać, nie ma jakichś mistrzowskich umiejętności jak Mayweather, po prostu bawi się boksem. Ale jak pojechałem tam na tą galę i zobaczyłem, że przyjechał za nim autokar ludzi, ze 40 osób było na pierwszej gali, to wtedy dopiero zobaczyłem, jak to dla tych chłopaków, jakie to jest ważne, jakie generuje emocje, jakie to jest spełnianie marzeń. Więc tak naprawdę zobaczyłem, że można, że dla tych chłopaków są to walki, tak, które oni traktują jak pojedynki mistrzowskie i naprawdę warto się w to bawić. Bo każdy ma jakiś cel i ja mam frajdę, oni mają frajdę, mamy cel, do którego zmierzamy. A powiedz mi, co to znaczy nazwa Białe Kołnierzyki, o co tutaj chodzi, kto to walczy? Białe Kołnierzyki jest to nazwa gali, która dotyczy zawodników boksujących rekreacyjnie. Czyli można sobie wyobrazić, że mamy gości, którzy siedzą w białych koszulach, w tak zwanych kołnierzykach, w krawatach, siedzą w biurze, siedzą gdzieś na uniwersytetach, są przedstawicielami handlowymi, biznesmenami. I na co dzień wykonują taką pracę, a boksem bawią się tylko rekreacyjnie, żeby troszkę się poruszać, zadbać o zdrowie, żeby mieć jakiś dreszczyk adrenaliny i żeby się odstresować. I jeżdżą na takie gale, zrzucają przysłowiowy biały kołnierzyk i wtedy się odpalają, wychodzą do walki i walczą. To jest trzecia edycja gali, czy planujesz kolejną i ewentualnie kiedy będzie ta gala? Tak, trzecia edycja, bardzo się cieszę, że udało się to wszystko zorganizować. Oczywiście odbywa się to tylko i wyłącznie dzięki kolegom, znajomym, przyjaciołom, sponsorom, którzy mają firmy, którzy wspierają tą galę. Oprócz tego rzesza ludzi, który przyjeżdża za zawodnikami po 10, 20, czasami po 30 osób, sprawia, że tą galę można w ogóle zorganizować. Pierwsza gala w ogóle miała mieć zupełnie inny wydźwięk, była zrobiona z okazji mojego 10-lecia działalności trenerskiej.
wyobrażałem sobie to w taki sposób, że zrobię może u siebie w piwnicy, może wynajmę jakiś mały, hotel, restaurację. Nagle pojawiła się taka propozycja, złapałem kontakt z właścicielem tutaj siedliska Gdysiówki, który również u mnie trenował, żeby zrobić galę. Przyjechałem, jak zobaczyłem tą salkę, w której teraz odbywa się gala, od razu to sobie zwizualizowałem, że to jest to miejsce, gdzie damy radę to zrobić. I powiem szczerze, że pierwsza gala przerosła moje oczekiwania. No naprawdę, ja znałem tylko jakby anturaż gali z gal boksu zawodowego, ponieważ przez ostatnie kilka lat jeździłem wiele razy, miałem kilku pieszczarzy zawodowych, jeździłem z nimi na gale zawodowe, więc widziałem, jak to wygląda z strony zawodowej i tylko w taki sposób imprezę chciałem zorganizować. Udało mi się to zrobić, ale powiem szczerze, że nie mogę powiedzieć, chciałbym robić kolejne gale, żeby to było wydarzenie cykliczne, ale nie mogę dzisiaj powiedzieć, że to zrobię, ponieważ każda gala jest osobną jakby kartą historii. Robię jedną galę, zamykam galę i na nowo muszę zaczynać. Zawodników powiedzmy, że mam, ale na nowo trzeba szukać budżetu, trzeba szukać kolegów, sponsorów, którzy to wydarzenie w różny sposób wesprą. Ostatnio mam do Ciebie takie pytanie. Wiem, że zajmowałeś się również zawodnikami, którzy walczą zawodowo. Michał Cieślak, Nikodem Jerzewski. Powiedz mi, czy większą frajdę Ci sprawia współpraca z zawodowcami, czy jednak właśnie z takimi amatorami, ludźmi, którzy robią to czysto z swojej pasji i podchodzą do tego typu rekreacyjne, ale naprawdę taką pasją wzrowa. Powiem szczerze, że jest podobnie, są to inne emocje. Jeżeli chodzi o zawodowca, to na pewno mam takie 110% zaangażowania, ponieważ w treningu, ponieważ wiem, że jednak robię to na poziomie w Polsce, powiedzmy, czy tam gdzieś na poziomie, można powiedzieć, trochę europejskim, jeżeli ci moi zawodnicy byli tam wyznaczani, tak jak Nikodem, do walki o mistrzostwo Unii Europejskiej, czy Michał Cieślak, który trenując pod okiem Adama Jabłońskiego i moim, doprowadziliśmy wspólnie, sprawiliśmy, że Michał znalazł się w pierwszej 15 prestiżowego rankingu, to tam dajesz siebie 110%, zawsze człowiek na 100% się angażuje, realizuje swoją pasję i jest tak w pełni spełniony. Natomiast tutaj z kolei nie ma takiego ciśnienia, nie jestem w taki sposób oceniany. Można sobie gdzieś pozwolić na to, żeby te 10% czasami dać siebie mniej na treningu, bo wszyscy traktujemy to jako zabawę i tak naprawdę nie, to nie jest tak jak na zawodowcy. Więc powiem szczerze, że bardzo lubię te gale, bardzo lubię trenować, bo tutaj moi zawodnicy, moi koledzy nie mają ode mnie aż takich dużych oczekiwań i nie ciąży na mnie aż tak duża presja w związku z ich przygotowaniami, ponieważ trenując nawet 2-3 razy w tygodniu, a nawet raz czasami, bo niektórzy trenują raz w tygodniu, a byli tacy, którzy dowiedzieli się o gali 2 miesiące temu, ja do nich dzwonię, cześć Krzysiu czy Rysiu, planuję zrobić galę, nie było Cię pół roku, może żebyś zaboksował. Okej, zaboksuję. I pojawi się 10 razy na treningu. Posparuję, złapię trochę kondycji, ma charakter, wychodzi. Więc nie ma takiej presji, więc sprawia mi trudno bardzo, że robisz. Okej, Rafał, w takim razie dziękujemy Ci za wywiad. Życzymy Ci dużo zdrowia i wytrwałości, żebyś jeszcze takie fajne prezy robił, żeby były cykliczne, bo naprawdę robisz dobrą robotę. A Wy słuchajcie, śledźcie poczynanie Rafała, możecie go znaleźć na jego Instagramie. Albo po prostu czekać na kolejną edycję gali Wojda Boxing Night. Będzie to już 4. edycja. Myślę, że Rafał się nie podda, tak jak jego zawodnicy. Dlatego z czym powodzonka i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci również za jednego zawodnika, którego wypożyczyłem. Fajny występ. Dziękuję. Dzięki. 19.53. Sobota. Wszystko na ludzie, pamiętaj, robimy robotę, wychodzimy, robimy robotę. Po walce opadły, powiedz mi, jak się czułeś na walce, chyba to twój pierwszy taki występ przed szerszą publicznością, jak to wyglądało z twojej perspektywy, jak się czułeś na ringu, jak wrażenia? Zacznijmy od tego, że tak, no to był pierwszy mój występ, na pewno były emocje, największy stres chyba już był, jak wchodziłem do ringu, zaczęła się muzyka, już wiedziałem, że wszyscy patrzą, że już miałem te rękawice na dłoniach i że już nie ma odwrotu, no nie? Że idziesz i
i zostajesz tylko ty przeciwnik i trzeba się bić, no nie? Okej, okay, a powiedzmy teraz masz takie porównanie pomiędzy sparingami na treningu, a pomiędzy sparingami na ringu, gdzie ta walka, no trzeba wyjść i mimo wszystko, że to są białe kołnierzyki, to wychodzicie i na 120% walczycie. Jak to wygląda pomiędzy takim treningiem a walką w ringu? Na treningu wydaje mi się, że jest, no nie ma takiego stresu, tak? Nie ma tej całej otoczki, nie ma znajomych, nie ma rodziców w pierwszym rzędzie, no że jednak ten trening idzie zrobić na dużo większych obrotach niż taka walka, no nie? Tak mi się wydaje. A powiedz mi, z czym miałeś najwięcej problemu w ringu? Czy miałeś jakiś kryzys, miałeś momenty, gdzie powiedziałeś, kurde, już chyba nie wytrzymam, czy odpuścić, czy walczyć dalej? No, miałem kryzys w trzeciej rundzie, ale no, wydaje mi się, że było to spowodowane tym, że dużo klinczowaliśmy z przeciwnikiem i to mi odebrało najwięcej tlenu. To, żeby się poddać, to nie, no trzeba było pchać do przodu i przetrwać te trzy rundy i zrobić tyle, ile można było zrobić, wycisnąć maksimum, nie, z siebie. Jakieś kontuzje są? Coś boli? Coś odczuwasz? Nie, wszystko jest w porządku. No to jeszcze takie ostatnie pytanie, czy zobaczymy Ciebie jeszcze w ringu, czy masz ochotę iść dalej za ciosem, czy to był po prostu jednorazowy występ i bastujesz? Nie no, chciałbym jeszcze spróbować zawalczyć, jeżeli czas i tylko na to pozwoli, no to jak najbardziej chciałbym gdzieś pojechać, pokazać się, no i robić to. Czyli słuchajcie, widzicie, Karol wyszedł, pierwsze kroki postawił, naprawdę fajną walkę dali, walka była remisowa, dlatego jeżeli chcemy, to naprawdę można, trzeba tylko trenować systematycznie i robić swoją robotę. Karol, życzymy Ci dużo zdrowia i mam nadzieję, że zobaczymy Cię na kolejnej edycji gali u Rafała, a może gdzieś dalej. Zdrówka przede wszystkim. A dziękuję. Zdrówka. Okej, słuchajcie, już jesteśmy po walce, emocje opadły. Chłopaki są cali i zdrowi, dali bardzo dobrą walkę, 3 rundy po 2 minuty. Zajebisty występ. Cześć. No jak, gruby? Jestem zmęczony. Jak się czujesz, w porządku wszystko? No i po przestawieniu szmal zabrany, towary, balet. Dzień zakończymy właśnie w ten sposób. Dobra robota, Karol.
słuchajcie, na dzień dzisiejszy to już koniec imprezy Wojda Boxing Night. Jeszcze tam zostało chyba dwie walki, no ale my już uciekamy. Musimy coś zjeść, bo naprawdę weekend mieliśmy wyczerpujący, ale bardzo udany. Dziękuję bardzo za to, że oglądaliście kolejny odcinek. Pamiętajcie, jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, wpadajcie na mojego Instagrama. I co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Puss!